Tarnobrzeski Klub Sportowy Harpagon obchodzi w tym roku 5-lecie swojego istnienia. Z założycielami klubu rozmawialiśmy podczas tegorocznej edycji biegu nadwiślańskiego, współorganizowanego przez KS Harpagon. 5 lat temu spotkaliśmy się gronem znajomych biegaczy. No i stwierdziliśmy, że fajnie by było założyć jeszcze jeden klub biegający, który też będzie zajmował się zawodowo lekkoatletyką, nie tylko samym bieganiem. Chcemy się wyróżniać tym, że zajmujemy się szkoleniem w całej szeroko rozumianej królowej sportu, czyli lekkiej atletyce, bo dzięki dotacjom z miejskim udało się zakupić sporo sprzętu do konkurencji technicznych, typu oszczepy, kule, płotki, więc generalnie jest to taka szeroko rozumiana lekkoatletyka i nie chcemy się zamykać tylko i wyłącznie na bieganiu. Na początku klub składał się ze wszystkich członków założycielskich, więc to były też nasze dzieci, gdzieś tam osoby z rodziny, które zapałały wspólną pasją. Potem stopniowo to tak poszło, taki efekt kuli śnieżnej, że co chwilę, czy tak jako właśnie po sztandarowym biegu Siarkowca, czy po biegu nadwiślańskim, gdzie pokazywaliśmy się tutaj na miejscu w Tarnobrzegu, powolutku zaczęły dochodzić nowe dzieciaki do nas. No i w tym momencie mamy już pełny przedział wiekowy, bo najmłodsza grupa maluszków jest od 4 do 6 roku życia. Później mamy kolejną grupę, pierwsza, trzecia klasa. No i potem już mamy grupę taką zawodową, też i licencyjną, od 4 klasy wzwyż, połączoną też również z grupą masters osób dorosłych. Treningi podopiecznych KS Harpagonu odbywają się w salach gimnastycznych, w siłowniach i na świeżym powietrzu. Ciężka praca zaczyna przynosić efekty, o czym wspomina wiceprezes klubu. Przy zakładaniu klubu sportowego Harpagon Tarnobrzeg Karolina gdzieś przy tej swojej pracy trenerskiej założyła sobie jakiś, można powiedzieć, plan 5-letni, gdzie na początku chcieliśmy gdzieś tam wychować sobie kilka osób, które właśnie teraz zaczynają zbierać, można powiedzieć, swoje żniwo, jeśli chodzi o treningi i pracę. Tutaj na pewno jeśli chodzi o starty medalowe, no to wyróżnia się Jakub Durda, który biega przez płotki 100 metrów, 300 metrów. Kamil Krząstek tak samo, płotkarz plus jakieś konkurencje sprinterskie. Dodatkowo wśród dziewczyn fajny progres robi stopniowy Julia Majkut, która jest sprinterką. Także tutaj jest się czym pochwalić, jeśli chodzi o te medale i teraz gromadzenie punktów do systemu sportu młodzieżowego, a my tak jako szeroko rozumiany klub gdzieś tam zawsze sztandarowo bierzemy udział w biegach sztafetowych. Mam tu na myśli wcześniej półmaraton rzeszowski, gdzie nasza kobieca sztafeta była na trzecim miejscu. No i w tamtym roku w Stalowej Woli, jeśli chodzi o sztafetę charytatywną, męska sztafeta była w pierwszej dziesiątce. W tym roku w Krośnie Open zajęliśmy 4 miejsce i byliśmy, męska sztafeta była najszybsza. Najwięcej kółek wykręciła, a kobieca w swojej kategorii również dokonała tego samego dzieła. Jubileusz 5-lecia to nie tylko czas podsumowań, to również czas planowania przyszłości tej najbliższej i tej dalszej na następne lata. Czego w takim razie życzy sobie prezes klubu? Stopniowego progresu przede wszystkim w zawodach zawodowych z Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, no i może kiedyś jakiegoś medalisty Mistrzostw Olimpijskich.